podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. Witam Cię w 13. odcinku podcastu prowincjonalnego. Niespokojne mamy lato tego roku. Podobnie jak lat temu 20, w wielu miejscach ludzie muszą zmagać się ze skutkami gwałtownych burz, ulew, gdzieniegdzie pojawiły się niestety coraz częstsze na naszej szerokości geograficznej, a wcześniej zupełnie nieznane i niespotykane trąby powietrzne. I znów gdzieś osunęła się ziemia. Postanowiłem odszukać w moim nagraniowym archiwum jakichś śladów po moich wizytach w Lachowicach w Małopolsce. Tam w 2001 roku osunęło się całe zbocze góry. Najpierw był deszcz, który padał i padał. Potem coś dziwnego zaczęło dziać się z rurami, pękały płytki, słychać było dziwne trzaski i jęki, a kiedy zaczęły pękać drzewa w ogrodach i sadach, na ratowanie dobytku było już za późno. Trzeba było ratować życie. W ciągu kilku minut całe osiedle domków jednorodzinnych zniknęło pod zwałami ziemi. Koryto przepływającej w dolince pod górą rzeki przesunęło się o 300 metrów. Szczęściem nikt nie zginął. Posłuchajcie relacji osób, które straciły domy w tym kataklizmie. To było w piątek. Kilka dni przed tym wydarzeniem padały duże deszcze. Zalewała nas woda od góry, bo tej strumienie wody lały się z góry, z tej skarpy. Tego dnia w piątek od rana świeciło słońce. Po raz pierwszy pokazało się słońce. Wydawało się, że już całe niebezpieczeństwo minęło. Koło godziny 12 może, nie wiem, nie pamiętam dobrze. Słyszeliśmy jakieś dziwne odgłosy łamanych drzew. Ja sądziłam, że to po prostu te strumienie wody z góry pod moje korzenie i że te drzewa mogą się przewrócić ze względu właśnie na to. Zawołałam sąsiada, bo wystraszyłam się, zobaczyłam, że właśnie drzewa przechylają się coraz bardziej na naszą stronę. Nic nie wskazywało na to, że zbliża się jakaś tragedia. Słyszałam jeszcze wcześniej jakieś głosy z góry, ludzie coś wołali na górze, ale nic, nie wiedziałam, co się zdarzy. W którymś momencie usłyszałam krzyk z góry, tej gospodyni mnie wołała po imieniu, gospodyni, której kiedyś kupiliśmy tą działkę. Jak wyszłam z domu, zawołała do mnie, żebym uciekała, bo jej domu już nie ma, bo całe masy ziemi z góry idą, właśnie jadą na działkę. Zdążyłam wejść do domu, wyprowadzić dziecko, które miało nogi w gipsie, wyprowadzić swoją chorą mamę z domu. W momencie, kiedy odeszłam tutaj za ogrodzenie, dom się cały zwalił. Cała góra z boku jechała. To był widok niesamowity. Góra, która zawsze stoi, skarpa, tak jak tutaj w tej chwili stoi, nagle zaczęła się przesuwać. Po 5 minutach mojego domu nie było. Zaczął się łamać, gnieść, zwalił się cały. Potem musieliśmy uciekać, bowiem te masy ziemi zatamowały rzekę, zasypały koryto rzeki. W międzyczasie już strażacy, bo jeszcze sąsiad dzwonił po pomoc do straży, strażacy przybiegli i zaczęli nas nadlić, żebyśmy opuszczali to miejsce. Także ktoś mi zabrał dziecko, pomógł go wynieść. I już w momencie, kiedy wychodziliśmy za mostek, z kolei brodziliśmy po kolania w wodzie, bo ta rzeka tam zaczęła wylewać na tamtą stronę. I o ironię, wtedy właśnie zaczął padać deszcz. No i tak jak staliśmy wszyscy, czekaliśmy na to, co się zdarzy, bo nie wiedzieliśmy, co mamy z sobą zrobić. Zadzwoniłam po męża, zadzwoniłam do siostry, bo ich tutaj wtedy nie było. Moje starsze dziecko było na zakupach w Suchej. Pojechał na zakupy, wrócił, domu już nie było. Pozwolono nam zawieźć dzieci do hotelu. Tam mogliśmy nocować, bowiem dzieci wywieźliśmy później do Katowic. Ale my tutaj próbowaliśmy odzyskać cokolwiek, ale jak pan widzi, kilkanaścioro ludzi tutaj kopało, bo przyjechali nasi znajomi, chcieli nam pomóc. Do parteru w ogóleśmy się nie dokopali. Parteru naszego domu w ogóle nie ma, nie wiadomo gdzie jest. Także te ruiny, które tutaj widać, to są tylko ruiny górnych pokoi z tych dwóch domów. Także jest to bardzo przeżycie, wie pan. Pamiętam jeszcze dzień wcześniej, kiedy nas woda zalewała.
przodu cała działka była zalana, z tyłu przez drewutnie przelewała mi się woda. Wieczorem zamykałam się w domu i mówię, Boże, jaka jestem bezpieczna w tym domu. Gdyby to się zdarzyło w nocy, nikt nie zdążyłby nas postrzec. Bo tego nawet nie było słychać. Oprócz tych trzaskających drzew to była cisza. 10 lat wszystkich oszczędności włożone w te ruiny i zgliszcza. Zgliszcza, co ja mówię. Przez ten cały czas baliśmy się kradzieży, baliśmy się zalania, ale czegoś takiego nikt nie mógł przewidzieć. Współczujemy bardzo wszystkim mieszkańcom Lechowic, tym, którzy tutaj mieszkali. Znaliśmy ich, lubiliśmy ich przecież. Tyle lat, żeśmy tu spędzali razem z nimi. Wiemy, że oni są bardziej potrzebujący od nas. Ale żeby żadnego odszkodowania. Byliśmy tu zawsze, każdy urlop, każdy dzień wolny, już od piątku, nawet w poniedziałek rano się wyjeżdżało do domu, żeby tylko jak najwięcej, każde święta, każde ferie, wszystko, no każdy czas wolny. Nie rozumiem tego wszystkiego. Mieszkaliśmy tu. To był nasz dom. Cieszyliśmy się, że będziemy się mogli już teraz przeprowadzić i zamieszkać tu. Była to dla nas oaza spokoju, naprawdę spokoju, bo wychodziliśmy tu, żeśmy przychodzili, cisza, spokój, szum rzeki, świergot ptaków i czuliśmy się tu świetnie. Dzisiaj rano dostaliśmy decyzję właśnie. Spodziewaliśmy się takiej decyzji, że po prostu nastąpiła jakaś tragedia. Straciliśmy wszystko, a tymczasem otrzymaliśmy nakaz. Nakaz uprzątnięcia wszystkiego tego, co pozostało do 31 grudnia 2001 roku. I to wszystko. Nie wiem. Wójt obiecał nam, że postara się, aby gmina nam jakieś działki znalazła ze Skarbu Państwa, bo w końcu myśmy zostali teraz bez domu, bez działek. Praktycznie tutaj sąsiedzi mają teoretycznie działki, ale tutaj też nie będzie wolno przebywać, bo to jest teren zagrożony dalszym osuwaniem. I tak jak mówię, straciliśmy dom, straciliśmy działkę i nie mamy nic. Być może, nie wiemy, czy to będzie na zasadzie kupienia od gminy, czy po prostu wójt obiecał, że zajmie się tą sprawą, że spróbuje rozeznać sytuację. Nie wiem tylko, czy będę miała jeszcze sił. Byłem ciekaw, jak potoczyły się losy osób, z którymi wówczas rozmawiałem. Udało mi się dowiedzieć, że żyją, że wszystko u nich w porządku, że podjęli się trudu odbudowy swoich domów w ukochanych Lechowicach. Rozmawialiśmy przez telefon, zaproponowałem spotkanie i rozmowę o wydarzeniach z 2001 roku, rozmowę o odbudowie, o nowych domach, o przyszłości. Niestety upływający czas nie wymazał z pamięci traumatycznych przeżyć i moi rozmówcy do pomysłu odnieśli się niechętnie. Ja też ciągle pamiętam te dni, te rozmowy i ten deszcz. Dlatego szanuję tę decyzję. Podcastu prowincjonalnego możecie słuchać na Spotify, w podcastach Google, w Apple, na Patronite Audio i na YouTube i oczywiście w Radio Danielka. Dziękuję moim patronom, Joli, Elżbiecie, Alfredowi oraz całemu zespołowi Instytutu Nauki Lektikon i zachęcam do wsparcia podcastu na patronite.pl. Chciałem też podziękować Marcie Gruszeckiej za to, że podcast prowincjonalny znalazł się na łamach miesięcznika Kraków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.